Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco Państwa witam w ten sobotni wieczór i zapraszam do udziału w naszych rozmowach niedokończonych. I witam naszego gościa. Jest nim pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Wykładowca akademicki na KUL-u i u nas w Toruniu, na naszej uczelni AXIM. Drodzy Państwo, panie profesorze, temat nasz bardzo szeroki, a zarazem frapujący. Polska w Europie, wyzwania geopolityczne i ideologiczne. Chcemy przyjrzeć się temu, co dzieje się w Europie, a może i szerzej, bo to trudno przecież nie patrzeć jeszcze szerzej. I Polska w tym miejscu, co się dzieje na naszych oczach. Panie profesorze, czy nie przesadzimy, jeśli powiemy, że w Europie, w świecie wręcz, ale w Europie, zostaniemy w Europie, już doszło do zmian epokowych i nieodwracalnych. Czy to będzie trochę na wyrost, takie zdanie? Pewnie trochę na wyrost, ale jesteśmy w procesie takich zmian. To znaczy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że te zmiany będą nieodwracalne. Wiele zależy od kontekstów geopolitycznych w znaczeniu wojny, która się toczy na Ukrainie, bo od jej wyniku nie tylko wisi cały los Ukraińców i ich państwa, ale w ogromnej mierze na wyniku tej wojny wisi współpraca niemiecko-rosyjska, która w istocie rozstrzyga o naszym losie jako Europy Centralnej. Jeśli Europa Centralna chce mieć podmiotową pozycję w ogóle w świecie i nie grać tylko jako, nie wiem, podwykonawca w różnych firm zachodnich, tylko no, coś znaczyć. My mówimy w tej chwili o gospodarce, a więc i o polityce i o wszystkich aspektach życia. To tak naprawdę no, musi zerwać, złamać współpracę niemiecko-rosyjską. To nie jest nic oryginalnego, co w tej chwili mówię. W istocie to jest pewna prawda taka geopolityczna, którą my żyjemy od kilkuset lat i doskonale to wiemy, że nie tyle Rosja i nie tyle Niemcy, co współpraca niemiecko-rosyjska zawsze się dla nas źle kończyła, bo tu są i dwa fronty, i to i 39 rok, i rozbiory to pokazały, powstanie styczniowe, które przecież niedługo będziemy obchodzić, kolejną rocznicę wybuchu, to wszystko pokazuje właśnie tę prawidłowość. W tym względzie no, Ukraińcy odpychając Rosję na wschód, i zarazem blokują w ogromnej mierze tą współpracę. Zresztą zwróćmy uwagę, zostały wysadzone te rury na Bałtyku, w tej chwili one nie działają, które symbolizowały... Nie przez Ukraińców, ale raczej Nie wiadomo przez kogo. Wszystko jedno, no niby nawet przez Rosjan. Ważne jest, że one nie działają. Zwróćmy uwagę, jaka presja jest w tej chwili na Niemcy, żeby jednak dołączyli się do pomocy militarnej Ukrainie. To też wynika z pewnych uwarunkowań, które ta wojna stanowi. Proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy jeszcze rok temu, no niecały rok temu, pomyśleli to, co się wydarzy przez te wiele miesięcy, że będziemy mieli do czynienia w Europie, nie gdzieś tam w Afryce, ale w Europie, z pełnoskalową wojną, nie nawet partyzancką, bo o takiej myślano, że Ukraińcy się nie będą bronić inaczej, tylko w partyzancki sposób, będą nękać tych Rosjan okupujących Ukrainę. Tymczasem ta wojna jest taka jak pierwsza światowa na przykład, że jest ustabilizowany front na tysiącach kilometrów. To jest ogromna linia graniczna, kiedy dodamy jeszcze Białoruś jako jednak linię graniczną z wojskami rosyjskimi, które stamtąd nacierają, no to kiedy sobie to wszystko złożymy w jedną taką całość, to się okaże, że no, wróciły stare demony. Ale zarazem są to zaskakujące rzeczy, jeśli mówimy o tym, jak długo Ukraińcy się bronią i jak bardzo to rzutuje na różnorakie układanki europejskie. Wspomniał pan, panie profesorze, o tym zerwaniu tej współpracy niemiecko-rosyjskiej. Ono się dokonuje, nie wiemy, czy się dokonało, ale czy nie jest już faktem, że ten środek ciężkości Europy już się przesunął bardziej na wschód? Czy to jest raczej życzeniowe myślenie? Czy to już jest fakt? Znaczy, fakt, tylko pytanie, jak długo się to utrzyma? To nie jest nieodwracalne. Tak, jeszcze jest jeszcze odwracalne i to widać po Niemcach, którzy raz tak patrzą albo swoimi oczyma, albo na przykład proszę zwrócić uwagę, jak się zachowuje państwo austriackie,
które w istocie spełnia rolę takiego państwa realizującego politykę niemiecką w Europie. Jak oni mocno tutaj się irytują i chcieliby końca tej wojny w rozumieniu, żeby wróciły stare układy. A perkanclerza o już zniesienie sankcji, o poluzowanie sankcji. Na przykład. Oczywiście tego może nie może powiedzieć Scholz, no to mówi to kanclerz Austrii. No, to są rzeczy, które widać w świecie. Ale to też mówi nam, jak bardzo byliśmy przeszkodą. To znaczy nie tylko my. Ale to, co na linii Moskwa-Berlin, jest przeszkodą w realizacji strategicznych celów tych dwóch państw. Oczywiście innymi metodami realizują to Niemcy, nie poprzez podbój militarny, a Rosja innymi poprzez podbój militarny, bo Rosja ma dwie rzeczy, czy miała dwa atuty. Oprócz wielkiego terytorium, ale takie w konkrecie. To jest surowce, którymi grała na sposób polityczny i militarny. To nie był biznes, a polityka, a wojna, można by powiedzieć, energetyczna. No i druga rzecz to są kwestie militarne. Czyli to są, oni mają dobrą armię i to używali. Szantażowali energetycznie i używają armii do tego, żeby uporządkować sobie sytuację geopolityczną. A my jesteśmy przeszkodą. Tak to było też czytane wcześniej. Przeszkodą, żeby się zetknąć z interesami Niemiec, które są czytane w wielu aspektach jako wspólne. Z kolei Niemcy używali i używają, to też teraz widać, instytucji, która wydaje się wspólnotowa dla nas wszystkich, czyli Unii Europejskiej, do tego, żeby wywierać presję na nas z tej strony. O wiele więcej muszą od Rosji wycierpieć Ukraińcy, a my z kolei mamy tą presję z Berlina za pośrednictwem Brukseli. Bo dlaczego? Bo jesteśmy znowuż przeszkodą w realizacji tych strategicznych celów gdzieś tam zdefiniowanych jeszcze przez Bismarcka. I to są namacalne kwestie. Im dłużej to trwa, tym bardziej wychodzi. Im bardziej wychodzi, tym gorzej dla tych, którzy to projektowali, bo to trzeba było ukrywać w jakiś sposób, tak, żeby nie było takiej krytyki, z jaką mamy do czynienia. No bo jak współpracować z Rosją, skoro Rosja dokonuje zbrodni, skoro Rosja kontynuuje wojnę pełnoskalową, kiedy to było wręcz nie do zaakceptowania. Im dłużej wojna trwa, zwróćmy uwagę, co się dzieje. Nigdy już, i tu możemy śmiało powiedzieć, jeśli ktoś złamał przekroczył ten Rubikon, to już żadne państwo w Europie, a szczególnie położone bliżej Rosji, nie może sobie pozwolić na układanie relacji przyszłości swojej bez polityki bezpieczeństwa w sensie militarnym. A nie takiej tam, dwa czołgi na krzyż. Tylko po prostu armia dobrze dozbrojona, względnie liczna, która jest w stanie zabezpieczać te wszystkie inwestycje, plany i tak dalej. Stąd dlatego my tak dużo inwestujemy w tej chwili. Te wielkie Niemcy, mające tak dobry też przemysł zbrojeniowy, nie mają w ogóle armii, bo wszystko to było zaniedbywane. Potężne błędy takie diagnostyczne i to już nigdy nie wróci. Też Niemcy chyba byli takim trochę pasażerem na gapy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo swoje własne, gdzie mieli u siebie Amerykanów i na tym wózku się, że tak powiem, kolokwialnie się wieźli. Nie musieli wydawać swoich pieniędzy. To też prezydent Trump o tym nieraz i wręcz upominał Angelę Merkel. Dlaczego my was bronimy, a wy kupujecie gaz, ropę od Rosji? No to jest jasne. Znaczy to nie tylko tu w Europie, bo oni mają tam stacjonujące wojska, w dużej liczbie wojska amerykańskie. Również oni są ogromnymi eksportorami światowymi, a ktoś zabezpiecza im szlaki handlowe, nawet te morskie. To nie jest tak, że jak płynie statek, nie wiem, tam z jakimiś towarami, to on płynie i nic mu nie zagraża. No, nie zagraża mu, bo ktoś chroni, w razie czego jest w stanie interweniować błyskawicznie. I to robią Amerykanie. Więc oni rzeczywiście na tym korzystają. Tym niemniej w sytuacji takiej w Europie, jaka się zdarzyła, nie sposób już w ten sposób myśleć o bezpieczeństwie. I jeśli ktoś chce kreślić architekturę, czyli przyszłość Europy, no bo tak, z jednej strony jest wojna. Bez Polski wojny nie ma na Ukrainie. Nie da się jej prowadzić, ponieważ cała logistyka idzie przez Polskę. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na przyszłość, czyli myśli się, co po wojnie, jak stworzyć architekturę bezpieczeństwa, która będzie trwała. No nie taka trwała na 5 lat, no bo to bez sensu, tylko przynajmniej na 100 lat albo kilkadziesiąt lat, to i tu się bierze Ukrainę jako ten kraj, który się broni, to bez Polski też jej się nie stworzy.
A jeśli architekturę bezpieczeństwa, to co to znaczy? No to znaczy jakiś układ militarno-polityczny. A jeśli układ militarno-polityczny, to co za tym idzie? A na przykład fabryki zbrojeniowe. A gdzie można je zlokalizować? No nie na Ukrainie, która nie jest w NATO, ale ewentualnie w Polsce. I ile rzeczy zaczyna pływać, a jeśli odbudowa Ukrainy, no to przez jaki kraj to musi się dziać? Ileś rzeczy, które otwiera całą perspektywę możliwości naszego kraju, jeśli mówimy o tę kwestię, wypycha to w dużym stopniu Rosję z tej przestrzeni i nieco Niemcy, bo jest duża nieufność, bo oni nie są w stanie, to jest dosyć mechaniczny jednak kraj, my to teraz zauważamy, że nie ma tej elastyczności. Oni działają w polityce jak komputer. Jak komputer ma pewne algorytmy, to wygra z każdym szachistą. Bo jeśli są reguły szachów takie, on przelicza szybciej niż każdy szachista, jeśli jest dobrze zaprogramowany i wygrywa każdą batalię. Tym niemniej, jeśli zmienimy reguły gry, a on nie ma zmienione tego w sobie i nie jest w stanie się reformować w tym względzie, to nagle się gubi w ruchach. Jak by pan nazwał postawę Niemiec? Czy to jest sztywność i upór, jakie zagubienie, czy to jest po prostu konsekwencja żelazna niemiecka machina, która prze i wie, co chce osiągnąć? Znaczy tak, to jest od lat plus minus 70. konsekwentnie, bo oni się nastawiali na tą nową politykę wschodnią. To nie jest nawet od czasu Angeli Merkel czy Putina. Później było zjednoczenie Niemiec, później Rosja. Oni cały czas tę politykę wschodnią chcieli budować i na tym zarabiać i projektować różne koncepcje gospodarcze na tanim rosyjskim gazie, tam sprzedawać. Od czasu Branta jeszcze mamy tutaj początek. Wszystko od Branta, tak, a kończąc gdzieś tu na Angeli Merkel czy Schmidcie. To cały czas szło oczywiście z różną intensywnością. Co ciekawe, im dłużej w XXI wieku, tym intensywność rosła. Budowano kolejne te odcinki Nord Stream. Wreszcie stworzyli wielki projekt Fit for 55, czyli przebudowy całej energetyki europejskiej na zieloną, która byłaby ich w sensie inwestycyjnym, ale są pośrednie paliwa, czyli tani rosyjski gaz. Rosja jako pośrednik, jeśli patrzymy na wielki handel z Chinami, bo to też jest zaprojektowane, więc to wszystko gra. To wszystko jest realizowane przez dziesięciolecia, przy czym mówię, stworzył się taki mechanizm, który w momencie, kiedy coś nie wychodzi, a wojna na Ukrainie kompletnie burzy pewne kwestie wschodnie, nagle nie umieją się przeorientować na szybko. Nie widzę tutaj u nich jakiejś koncepcji. Koncepcją jest to, a żeby w takim razie spróbować spacyfikować ambicje Polski. I do tego służy Bruksela, Komisja Europejska. I do tego służy to, co pewnie w drugiej części audycji będziemy mówić, pewna presja ideologiczna. Bo Polska nie pasuje, jest na tyle dużym krajem i na tyle już silnym, no, że nie pasuje w Moskwie. Jak się posłucha propagandystów rosyjskich, jak oni opisują naszą rolę w tej wojnie, czy w ogóle w Słowiańszczyźnie tutejszej, jesteśmy zdrajcami, zaprzedaliśmy się i w ogóle najgorsze, co można o nas powiedzieć. No to z kolei, kiedy patrzyliśmy, jak nas określano w różnych tych gremiach unijnych, czyli w istocie niemieckich pośrednio, w sferze ideowej, jak bardzo ideologicznie nie pasujemy do nowego ładu rewolucji europejskiej, no to kiedy sobie to poskładamy, no to coś jest ten problem z tym naszym krajem. W taki czy inny sposób Niemcy, wydaje się, też postrzegają to jako problem, który nie pozwala realizować tak pięknej i gigantycznej w skali nawet geograficznej idei. Popatrzmy, jak Rosja, jak się rozpościera w sensie terytorialnym, dotyka do Chin, a więc to jest kolejna wielka potęga gospodarcza. Tu ktoś przeszkadza po drodze. To jest mniej więcej w takich kategoriach. I dlatego jest taka aktywność nasza w tym zakresie, bo dla nas ważne jest, żeby Rosjanie tę wojnę przegrali, bo to łamie tę relację. Praktycznie tworzy na lata niemożność ich odtworzenia. No chyba, że to się wszystko jeszcze inaczej potoczy. My tu mówimy też o sytuacji Polski jako nieraz w naszych dyskusjach, które medialnych, jako taka wypadkowa relacji, nie wiem, rosyjsko-niemieckich, interesów amerykańskich, ale tu cały czas brzmi trochę w tym kontekście Polska jako przedmiot czyichś innych interesów. Czy widzi pan tutaj takie okno możliwości dla Polski wybicia się na podmiotowość jako takiego gracza, mówimy o geopolityce, w skali europejskiej czy wręcz światowej? Czy na przykład Polska może stać się takim drugim, powiedzmy, Izraelem tam na Bliskim Wschodzie? Izrael, a tutaj Polska w tej części świata. Znaczy tak, nie porównywałbym do Izraela, bo to jest mały kraj, oczywiście dobrze uzbrojony i dobrze zorganizowany. Raczej bym porównywał do pierwszej Rzeczpospolitej, aczkolwiek nie wprost, na zasadzie, że przeniesiemy cały model ustrojowy i państwowy na dzisiejszy dzień, tylko pośrednio. To znaczy,
W tym sensie, że Polska ma szansę na powrót organizować Europę Środkową jako siłę alternatywną wobec tych unijnych, a zarazem tych rosyjsko-unijnych pomysłów, które nas sprowadzają do roli podrzędnej, czyli niepodmiotowej, gdzie możemy zyskiwać na tranzycie, gdzie możemy być pewnym, prawda, węzłem, czy komunikacyjnym, czy produkcyjnym, jakimkolwiek, czy obronnym. To wszystko daje później zyski konkretne, lepiej się żyje wszystkim nam. Tym niemniej my się tak próbujemy postrzegać, bo to gdzieś w literaturze, weźmy Sienkiewicza, w naszej tradycji, w naszych gdzieś genach pewnie, jest to osadzone, że tak, tacy byliśmy przez kilka wieków i takie pragnienia są. Nie bycia tylko przynieść, wynieść takim gdzieś narzędziem w czyich rękach. Tylko oczywiście tutaj trzeba mieć i ambicje wielkie i wygrać pewne batalie. I są dwie sfery. To jest i ta wojna z Rosją, którą toczą Ukraińcy, ale pośrednio nas to dotyczy. I druga to jest wielka batalia o podmiotowość w Unii. I to widzimy na naszych oczach, jaka tam presja jest potężna. Różnoraka, obkładanie sankcjami, karami, znaczy niszczenie wizerunku dobrego. No i trzeba też obronić się kulturowo. Bo Polska genderystyczna, tak to umownie powiedzmy, czy zrewolucjonizowana od strony rewolucji kulturowej, nie da sobie rady, nic nie zaproponuje tej środkowej Europie, bo sama będzie w anarchii, w destrukcji wewnętrznej. Ona proponowała tej Europie jako Polska chrześcijańska, katolicka i tu rzeczywiście miała też siłę ducha oprócz tam jakiejś siły militarnej takiej człowiek. I o to toczy się batalia. Zwróćmy uwagę, dwojako. Z jednej strony mamy spotęgowaną presję idącą z Brukseli. Ona ma różne wymiary. Na przykład wciąż, mało kto o tym mówi, na samorządy są czynione naciski, potęgują się, że odbierze się im środki bezprawnie, jeśli będą dalej mówić, że chcą bronić rodziny. Nawet pogląd taki... Wiele się wycofało samorządów z tego... Mnóstwo się wycofało, ale dalej presja jest. I jeśli szantaż jest na razie w stosunku do samorządów, to kto nam zaręczy, że za rok, a za pół, za dwa, nie będzie to samo w stosunku do rządu? A nie dzieje się to już teraz? Dzieje się, tylko pytanie jest, w jakiej skali. No jeszcze nie mówią tak, że jeśli nie wprowadzicie prawa do aborcji, to nie dostaniecie środków. Dzisiaj jeszcze nie mówią. Ale jutro, pojutrze już są te wszystkie rezolucje różnorakie parlamentu. One jeszcze nie są obowiązującym prawem, ale są wskazaniem tendencji, w którym kierunku będą szli. 5 dni temu głosowano w Brukseli taką odezwę. To chodzi o raport o prawach człowieka w roku ubiegłym w Europie i w świecie, w której wezwano, a propos tego, co pan mówi, pan profesor, w której wezwano Polskę do wycofania się z prawa antyaborcyjnego. Przykład tego, co tutaj właśnie mówimy. Bo prawo do aborcji, czy też raczej prawo do zabicia dziecka nienarodzonego, określa się jako prawo kobiety, jako prawo człowieka. No to jest zupełne wywrócenie porządku rzeczy. No prawa człowieka, czyli prawa naturalne są pochodną. No prawo do życia jest fundamentem wszystkich innych praw. No to o czym my w ogóle mówimy? To jest ten spór z cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. To w jakimś sensie przewidział Jan Paweł II, bo on to określał w ten sposób, że mamy do czynienia na Zachodzie z tą konfrontacją cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. I teraz, kiedy o tym mówimy, proszę zwrócić uwagę, jak równolegle w Polsce rozpętano strategiczną batalię o Jana Pawła II. Ni stąd, ni zowąd, ten i ów jakąś książkę napisał, że Jan Paweł II nie reagował na pedofilię, prawda? To zawsze ten sam od czasów, prawda, hitlerowskich z lat 30. ten sam argument. Po to, żeby obalić jego pomnik, ale nie chodzi o jego pomnik w znaczeniu tylko tym fizycznym, ten pomnik z brązu, ale jego nauczanie, ponieważ jednym z filarów jego nauczania jest nauczanie o rodzinie, o małżeństwie, dotyczące etyki seksualnej, no i obrony życia. Ewangelium Vitae i tak dalej. Więc w tym sensie doskonale zdają sobie sprawę przeciwnicy, że jeśli nie obalą autorytetu Jana Pawła II, nie dadzą rady zrewolucjonizować Polskę, a bez zrewolucjonizowania Polski nie będzie tej Polski jako
elementu trwałego Federacji Europejskiej, co rząd niemiecki zapisał w umowie koalicyjnej. Dodajmy do tego, że to jest w umowie koalicyjnej rządu niemieckiego, tej koalicji wielkiej, która w tej chwili rządzi. Więc jest to, ma to mieć pewien wymiar gospodarczy, prawda, Fit for 55, ma to wymiar mieć polityczny, centralizacja w Brukseli i ma to mieć wymiar ideologiczny. I w tym sensie, gdziekolwiek Polska nie pasuje, tam będzie poddawana presji, oczywiście ze względu na prawa człowieka, a nie ze względu na dominację niemiecką, oczywiście ze względu na prawa kobiet i tam różnych tam mniejszości, LGBT, tam te różnych innych, bo tam tych wymieniają co niemiara różnorakich tych. I to przed nami kolejna rzecz i wydaje się, że ten 2023 rok i od tej strony nie będzie lekki. Będzie presja rosła i pytanie jest, czy jesteśmy na nią gotowi. Innymi słowy, czy jesteśmy gotowi na to, by nawet pod szantażem ewentualnych zapowiedzi, że odbiorą nam pieniądze, obronić ludzkie życie, na przykład w kwestii aborcji. Skoro dzisiaj Parlament Europejski mówi, że tutaj praw człowieka nie przestrzegamy w tej materii, no to przecież za chwilkę tylko czekać, jak jakiś TSUE wyda wyrok, że to jest absolutnie konieczne, jeśli się chce być w nowej Federacji Europejskiej. Jak pan zdaniem, panie profesorze, na ile Polska jasno umie sama sobie uświadomić, a potem też zwerbalizować swoje potrzeby, swoje koncepcje, zarówno te geopolityczne, jak i te ideowe. Na ile my mamy taką samoświadomość? Geopolityka, na ile umiemy mówić, czego oczekujemy, jak sobie wyobrażamy status w Europie po wojnie na Ukrainie, daj Boże, rychło zakończonej. Na ile sobie uświadamiamy, gdzie jest ta czerwona linia, jeśli chodzi o wycofywanie się w sferze ideowej, wartości aksjologicznej tutaj. Czy my to nazywamy, czy my to mamy tutaj tego świadomość? No myślę, że tak. Jest dużo lepiej niż było jeszcze lat temu naście, bo naiwność w tym zakresie polskiej polityki była bardzo duża, również tych analityków różnorakich. W tej chwili zainteresowanie geopolityką w takim klasycznym tego słowa znaczeniu wzrosło niepomiernie. Jest mnóstwo i portali internetowych, książek się ukazuje, ludzi, którzy bardzo głęboko pewne rzeczy czytają, nie tylko tam na zasadzie płytko jesteśmy w Unii i będzie nam dobrze. Tym niemniej to dotyczy części społeczeństwa. Druga część cały czas widzi tę rzeczywistość troszkę tak, jak w XVIII wieku widziała Targowica, czyli zawieśmy się, dobra, trudno, była tam Polska sobie samodzielna, ale to jest zawsze problem, bo nas, presja na nas rośnie, więc wpiszmy się w szerszy organizm, będzie Federacja Europejska, niech będzie, będzie to Europa Niemiecka, trudno, niech będzie Europa Niemiecka, wpiszmy się w ten szerszy kontekst, co da nam bezpieczeństwo. No takie socjalne, bo to jest, będziemy tam w tym obiegu i zasadniczo militarne i inne. Oczywiście to jest potężny błąd w myśleniu, ale takie coś jest. I ta koncepcja proniemiecka, ona jest odzwierciedlana też bardzo mocno na polskiej scenie politycznej. To zadajmy sobie takie pytanie. Dlaczego Platforma Obywatelska, która przez tyle lat stała na stanowisku co do ochrony życia, o czym mówiliśmy, tego tak zwanego, w cudzysłowie to mówię, kompromisu aborcyjnego. No stała tak dlatego, bo większość Polaków, słusznie czy niesłusznie, ma taki mniej więcej pogląd. Tych obrońców życia jest iluś takich całkowitych, pełnych. No i tych aborcjonistów tam kilkanaście procent. Więcej nie. Ludzie nie są w Polsce jeszcze zwolennikami pełnej aborcji, tam na życzenie do trzeciego miesiąca. To jest gruby absurd na poziomie logicznym. No, czyli co, do trzeciego miesiąca, do północy chronimy, a minutę po już, znaczy do minutę przed północą nie chronimy, a minutę po już chronimy? Z jakiej racji? Czym się różni ten człowiek? Co się zmieniło? Jaki jest logiczny argument rozumu, który by powodował, że od tego momentu, no albo nigdy, zabijamy wszystkich do śmierci samej, albo od samego początku. Ale to zostawmy. Dlaczego oni to robią? Przecież to nie jest adresowane do polskiego społeczeństwa, bo zaadresować do polskiego społeczeństwa trzeba by mówić, wracamy do tego, co było, i to by się jakoś na popularności odbijało. A oni mówią tak, jak lewica. Prawdopodobnie dlatego, że wbijają się nie w oczekiwania polskiego społeczeństwa, ale właśnie zagranicy, która dokładnie takiego programu oczekuje, mówimy tej zagranicy zachodniej, że jesteście naszymi reprezentantami w Polsce, czy tej polityki unijnej, czy niemieckiej, no to
również w sferze ideowej musicie zrealizować ten nasz plan. No a jak nie, to postawimy na lewicę. No, ja to tak czytam, bo to jest dużo cynizmu w polityce. Partie ustawiają swoje programy w odniesieniu do tego, jaka skuteczność tego będzie. A skuteczność mierzy się dwojako. Z jednej strony, jeśli mówimy o tych naciskach też zewnętrznych, z jednej strony sympatię z własnego społeczeństwa, a z drugiej strony poparcie lub brak poparcia za granicy, zwłaszcza, że Unia może te sankcje stosować, dawać, odbierać pieniądze, szantażować, naciskać medialnie, no tysiące różnych mechanizmów. Panie profesorze, jeszcze aktualna sprawa. Zakończyło się wczoraj spotkanie Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, 53. Spotkanie ważne dla naszego tutaj tematu, z wielu powodów oczywiście. Było temat Ukrainy, ekonomia, wiadomo, tak? Ale też chcę tutaj dotknąć też tego wymiaru takiego ideowego, ideologicznego. Założyciel tego forum, Klaus Schwab, powiedział w jednej ze swoich wypowiedzi tam w Davos właśnie, że mamy swoją koncepcję, wizję świata i będziemy uniemożliwiać oponentom wyrażanie swojego sprzeciwu. Jaka to jest wizja świata? Agenda 2030, ku której prze ONZ, Unia Europejska, coroczne weryfikacje, jak ona jest realizowana, podważanie prawa do życia, tak zwane prawa reprodukcyjne, tak? Podważanie małżeństwa, ich nierozerwalności. Też Klaus Schwab kilka tygodni temu w wywiadzie dla chińskiej telewizji chwalił partię chińską komunistyczną, system chiński, jako taki model, atrakcyjny model systemowej transformacji świata. W czym my uczestniczymy? Czym jest Forum Ekonomiczne w Davos, że tak spytam, ten styk ekonomii, gospodarki? Czy to jest taka polityka odarta z tej fasady demokracji, która jest czymś uciążliwym i przeszkadzającym i tam się odsłania w swojej prawdziwej istocie? Znaczy, polityka ma różne wymiary, to też powiedzmy, i różne są siły. Oprócz państw, które opisujemy w ich interesach, bo to nie jest tak, że tylko globaliści ci ponadnarodowi rządzą wszystkim, to widać jak przyszła wojna. No, tam interesy konkretnych państw i państwa prowadzą wojnę, a nie oni. Wydawało się, że oni zdominują świat, a Chiny nie liczą się z tym, Rosja się z tym nie liczy. To nie jest takie, jak oni marzą. Tym niemniej na początku to było takie forum w latach 70. takie dla niebieskiej gospodarki, polityki, później się to rozszerzało i tak dalej. No dzisiaj wiemy, że to ma bardzo taki duży rozgłos. Rzeczywiście te sprawy ukraińskie były poruszane. Tym niemniej zaraz pytamy, jeśli mówimy o tych wysokich finansach, czyli właścicieli wielkich korporacji, w którym kierunku oni idą? Jakie oni projekcje polityczne też snują, ponieważ ich majątek tak szybko pomnażany na różnych kryzysach, covidach, jeszcze bardziej pomnażany, powoduje zwiększenie siły, takiej możliwości, decyzyjności, czy jak to mówi się dzisiaj, sprawczości. I oni oczywiście pewien model świata widzą. Tak jak i my widzimy w Europie Środkowej, tak Amerykanie w Eurazji chcą jakoś dominować, tak jak Rosjanie, tak i oni. I ich wizja jest taka książka ciekawa, popularna, ale jednak pokazująca pewien mechanizm Rafała Ziemkiewicza, Sterolowana rewolucja, gdzie on pokazuje przedziwną rzecz, że ci wielcy właściciele, którzy w normalnym świecie, zwłaszcza kiedy różne ruchy rewolucyjne się pojawiają, powinni być zwalczani przez te ruchy. Jeszcze lat temu kilkanaście byli tak zwani antyglobaliści, alterglobaliści, protesty. Jak były te fora, to oni niszczyli sklepy, no, dochodziło do scen różnorakich. Dzisiaj jest cisza, bo to strollowanie polega na tym, że oni przejęli idee rewolucyjne i wręcz je wprost wspierają. Czyli stanęli na czele tej rewolucji. Te całe wszystkie formuły LGBT, gender, jak się popatrzy, kto sponsoruje, to się okaże, że wszystkie najważniejsze, grube koncerny światowe to wspierają. Czyli wspierają rewolucję i w dużej mierze uznali, że mogą na tym jeszcze więcej zarobić i jeszcze większą mieć władzę. Czyli oprócz tych kwestii takich, że oni patrzą z perspektywy tych teorii neomaltuzjańskich, że trzeba ograniczyć ludność świata, więc popieramy wszystkie te nieprokreacyjne, czy aborcjonistyczne, czy takie seksualne, wywrotowe nurty po to, żeby no, tej ludzkości umniejszyć, bo taka jest ich wizja. Po drugie, jeśli na przykład weźmiemy tę ekologistyczną, bo ten ekologizm tam jeszcze się pojawia, czyli zielona energia i tak dalej. Wiodąca idea chyba obecnie w świecie. Wiodąca zdecydowanie.
to jeśli na przykład pójdziemy w kierunku radykalnych ruchów ekologistycznych, nie mówię ekologicznych, bo to nie nauka, tylko chodzi mi o ideologię, no to tam, no wyobraźmy sobie, że będziemy musieli zrezygnować ze wszystkich produktów, których mamy, lodówki te klasyczne, nie wiem, tam pralki i tak dalej. To ktoś na tym gigantycznie zarobi. Że będziemy musieli wymienić wszystkie samochody spalinowe. To ktoś, kto się do tego przygotuje, a ma narzędzia finansowe, żeby się przygotować, zwróćmy uwagę, nie mając jakichś tutaj nie wiadomo czego, ale ustawiając w ten sposób cały system gospodarczy świata, tego wielkiego zachodniego, ile zarobi i potęguje swoją władzę. Oni też rzeczywiście chyba zapatrzeni są w Chiny w tym względzie, że to jest kraj grubo ponad miliardowy i praktycznie wielcy tego państwa, no oni by siebie widzieli chyba w tej roli, co powiedzą, tak jest. Powiedzą, że ma być jedno dziecko, to jest jedno dziecko, jak nie, to kara i tak dalej. Jak teraz mają już ujemny przyrost naturalny, mówią, że trzeba mieć dwa albo trzy, bo i tam. No, inżynieria. Dla takich ludzi, którzy mają tak duże pieniądze, ludzkość jawi się jako pewna masa, którą się uprawia przez inżynierię społeczną. I stąd no, nie wejdą tak do tej Europy czy świata zachodu jak w Chinach, bo to się nie przyjmie. U nas odrzucało się te dyktatury. Stalin, Sowieci nawet upadli. Tylko przez rewolucję, która była właśnie szkoły frankfurckiej, czyli rewolucję kulturową. Czyli urabiamy to wszystko jak plastelinę przez pewne trendy, które my nazywamy rewolucyjnymi. I wtedy, prawda, jeśli my to przejmujemy, jesteśmy na tego czele, jeśli to finansujemy, jeśli, prawda, medialnie obsługujemy, to ulepiamy to. I ktoś uwierzy, że jak będą same te elektryczne samochody, nikt nie pyta, czy skąd się wezmą surowce naturalne na te wielkie baterie, a czy produkcja tego nie generuje więcej CO2, czy mniej niż zwykły samochód. A, prawda, w jaki sposób się pozbędziemy tego wszystkiego? Jak to wpłynie na kondycję życia każdego człowieka. Tych pytań się nie zadaje. Taka jest wykładnia, to wielu w to wierzy i będzie w stanie tam protestować i uzna, że wrogiem na przykład są Polacy, albo bo węgiel mają, albo są katolicy, no bo chcą, żeby się ludzie rozmnażali, a przecież ślad węglowy zostawiają. Tysiące tego typu sztucznych wrogów, jak u Orwella. I to jest siła, która się ujawnia na takich forach. Siła tych różnych koncernów globalnych, nie mówię, że wszystkich, ale wydaje się, że oni absolutnie przejęli tezy rewolucyjne, które kiedyś były niszowe. Zobaczyli, że to idzie przeciwko nim pierwotnie, bo tam te zamachy terrorystyczne i tak dalej, więc przejmują sterowność i jadą na czele rewolucji, potęgując swoją władzę. No fajnie ten mówił Ziemkiewicz, że to tak jakby nagle car Mikołaj II nie tyle został zrzucony z tronu, co stanął na czele rewolucji bolszewickiej, powiedział, ja jestem Leninem i Stalinem i ja wam tu... I ciągnie ten cały... I zachował władzę. I zachował władzę. Mniej więcej tak. Drodzy Państwo, czas na Państwa głosy, na Państwa telefony w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. I mówimy na temat Polski w Europie, na temat wyzwań geopolitycznych i ideologicznych dla naszej pozycji w Europie i w świecie, dodajmy również. Oto nasze numery telefonów. Czekamy na Państwa głosy, pytania i refleksje. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery 536 6300 i 536 6400 oraz dla słuchaczy dzwoniących z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Telefony już są do Państwa dyspozycji, oczekujemy i zapraszamy. Polska w Europie, wyzwania geopolityczne i ideologiczne. Już mamy telefony, pierwsze dzwonią, odbieramy, więc halo, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy Pana. Paweł Śląsk się kłania. Kłaniamy się, Panie Pawle. Mam taką refleksję. Panie profesorze, Pan mówi o ideologii, no chodzi o gender, o ideologię gender, ale Pan tylko nasuwa, ale to bez przerwy. Tylko nasuwa pan ideologię z Unii Europejskiej, ale to przecież Stany Zjednoczone nasuwają tą agendę. To oni, no wisi flaga na ambasadzie Stanów Zjednoczonych, no i co? To oni robią ten bałagan genderowy. Na przykład u nas mówi się, że mamy patriotyczny rząd PiS,
a zadeklarowany Jasina, homoseksualista, skończył szkołę w Kanadzie genderową i on jest rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i mówi, że my jesteśmy sługami jakiegoś obcego kraju. No, a kto to narzuca? Wszystko Stany Zjednoczone narzuca. Ten rad. Oni przez nich mamy. Pan mówi też o agresji, słyszy, agresji Rosji na Ukrainę, ale że tam się pali kościoły, że tam się porywa kapłanów, że tam się zabija kapłanów i ludzi ruskojęzycznych, bo im wprowadzają bandowskie zasady, to pan tu milczy. Pan tu milczy. Nic nie widzi. I tylko przychodzi ideologia gender, albo na przykład weźmy teraz drugą sprawę. Panie Pawle, mam tylko prośbę. Panie Pawle, prosimy rozmawiać, a nie krzyczeć na siebie, dobrze? Proszę bardzo. Dobrze. Przepraszam najmocniej. Mamy teraz ten, ojcze drogi, ten COVID. Niszczyli gospodarkę nam. No a teraz widzimy 24 lutego, zaraz nagle COVID-u nie ma. Nie ma. Takie było kłamstwo. A zniszczyli nam gospodarkę. Tyle ludzi zmarło. 250 tysięcy nadwymiarowych. Ale pan profesor też tego nie widzi. Nie widzi, bo jak się, no nie chce już, ja już wiem o co chodzi. Ale żyjmy z prawdą, tylko prawda nas wyzwoli. A nie tylko być po stronie USA, tego raka, który niszczy cały świat. Teraz będą chcieli napaść na Iran. Jestem przekonany. Na Iran. I co, pewnie Polska też weźmie udział? Bo powiedzą nam, no za Gdańskich nie się umiera, tak kiedyś Kwaśniewski powiedział. Za Gdańskich nie się umiera, to więc trzeba napaść na Iran. Bo mają ropę, no to trzeba... Dobra, bo ropa należy do Stanów Zjednoczonych. A im nie wolno mieć. I tak samo jest z Rosją. Czemu Rosję tak naciskają? No bo chcą Syberię zabrać. Ich bogactwa zabrać. Tylko panie profesorze drogi, ostrzegam i błagam kapłanów. Módlmy się za tych szaleńców w Waszyngtonie. Bo Rosja nie przegra tej wojny. Oni mają broń jądrową. A wtedy nie będzie zwycięzców i zwyciężonych. Tak jak pisze tu pewna chyba Johansson z Norwegii. Że cała półkula północna zostanie zniszczona. Dziękuję bardzo, panie Pawle. Myślę, że jasno wybrzmiało pana stanowisko. Tylko taka moja uwaga. Nie osądzajmy pochopnie, szczególnie naszych gości. Trudno zawiłe sytuacje geopolityczne w ciągu 15 minut przeanalizować. Nasze rozmowy trwają kilka godzin dzisiaj wieczorem w Radiu Maryja i wiele rzeczy jeszcze będzie dopowiedzianych. A więc też, panie Pawle, drodzy państwo, troszkę cierpliwości i moja prośba, rozmawiajmy, a nie krzyczymy na siebie. Panie profesorze. No, proszę zwrócić uwagę, pan Paweł mniej więcej mówi tak, jaka jest w różny sposób zapodawana narracja rosyjska w Europie. To mniej więcej przez różne, bo tak, Rosja starała się wpływać na świadomość i poglądy ludzi w Europie, w tym w Polsce, za pośrednictwem różnych narzędzi. Czyli miała doskonałe relacje z lewicą europejską, typu Gerhard Schröder, który mówił Putin demokrata czysty jak łza i wydawałoby się, jak ta tradycyjna Rosja z tą świeczką w cerkwi z Putinem popiera Schrödera, socjaldemokratę i wszystkich rewolucjonistów. Przecież powinni ich zwalczać. A z drugiej strony może być, i to dla wielu takich powiedzmy ludzi prawicy, na takiej mocnej prawicy zachodniej i polskiej, jest prawicowa. Broni, jest przeciwko homoseksualizmowi, czy tym, czym, prawda, ruchom rewolucyjnym LGBT. To przepraszam, jakie wygląda prawo aborcyjne w Rosji? Kiedy zapytamy się, że jest taka skala aborcji, już się w głowie nie mieści. Rosja może być w każdym dla każdego. No i oczywiście z punktu widzenia Rosji jest bardzo ważne, żeby zdefiniować USA jako głównego wroga, nie Europę. Zwróćmy uwagę, pan Paweł nie mówi o Unii, pan Paweł mówi o Stanach. Bo Unia nie jest wrogiem dla Rosji. Rosja ostatecznie z Unią, czyli z Niemcami, chce się dogadać. Więc pan Paweł, jak gdyby podzielając ten pogląd stamtąd idący, będzie wskazywał na Amerykanów po to, żeby wspólnie z Niemcami wypchnąć Amerykanów z Europy. Od Lizbony do Władywostoku. Tak, dlatego to Ukraińcy robią zbrodnie, a nie ten. I oczywiście Polska z zaangażowaniem na Ukrainie to jest coś złego. To, proszę zwrócić uwagę, jak to przeczy naszej historii. I patrzymy na naszą historię, tą, kiedy byliśmy potęgą, to przypomnijmy sobie wojny XVII-wieczne, XVI-wieczne. Myśmy toczyli, albo hetmanów sobie przypomnijmy, Chodkiewicz, Żółkiewski, Sobieski. To większość z nich to ze wschodu wywodziło się, byli Rusinami albo Litwinami spolonizowanymi, a bitwy to gdzieś tam pod Kamieńcem, pod Chocimiem, pod Kirchholmem, pod Kłuszynem. Dlaczego tam?
żeby nie dopuścić Azji do Europy i powiązania na przykład z jakimś czynnikiem zachodnim typu Niemcami, żeby nie doszło do czegoś, co nastało w XVIII wieku. I dlatego my, to mniej więcej to, co się dzieje dzisiaj, dlatego my się tam angażujemy, żeby oddalić od siebie te rzeczy. Z punktu widzenia Rosji to jest problem. Więc to nie jest tak, że ja chcę tutaj stwierdzić, że we wszystkich punktach nam po drodze z Ameryką. W życiu bym nie stwierdził, że obecna administracja w Stanach Zjednoczonych to nie jest administracja lewicowa czy lewacka. Jak najbardziej jest, tylko rozróżnijmy pewne porządki. Gdzieś nam jest po drodze, gdzieś nam nie jest po drodze. I na pewno nie jest nam po drodze w polityce społecznej tej administracji, w sferze ideowej, która promuje aborcję w dużej mierze. I to mogę, to jak jest pytanie, bo Polska w Europie była, dlatego żeśmy zawężali. No, jeśli jest pytanie o Stany Zjednoczone, oczywiście tu jest absolutnie nam nie po drodze w tych względach ideowych. Przy czym Stany są podzielone. Nie tak jak Europa. Europa praktycznie jest dosyć jednorodna w tej materii. Natomiast Stany Zjednoczone są podzielone. Tam jest silny też nurt konserwatywny i on się zmaga ze sobą. Co nie znaczy, że konserwatyści wygrywają. To kto rządzi, to wiemy. Ale odróżniając te kwestie odróżniając od kwestii geopolitycznych, z pewnych powodów, właśnie takich, żeby utrzymać pewną dominację w świecie, Amerykanie inwestują w tę wojnę na Ukrainie i w tym względzie jest nam po drodze. I jeśli robimy geopolitykę i będzie w pewnym momencie nam po drodze w jakimś aspekcie z Chinami, to robimy interes z Chinami. Każdy tak robi. Dlaczego Niemcy robią interesy z Chinami? Przecież Chiny to totalitarne państwo. A Amerykanie dlaczego robili? A my mamy... No, rozróżnijmy porządki, o których mówimy. Tym niemniej, mówiąc prosto, ta narracja oczywiście, ona się zwłaszcza w takich religijno-prawicowych pojawia, tych pewnie jeszcze nie raz w naszej dyskusji się pojawi, jest dokładnie tym, co chcieliby usłyszeć Rosjanie. Rosja lubi ubierać się w szatki obrońcy wartości konserwatywnych i chrześcijańskich. Tylko jak tak. Putin, stary kagiebista, jest konserwatystą, to ja jestem świętym Mikołajem. Tak. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Anna Szczęstochowy. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście pozdrawiam pana profesora, ale no niestety dziwnym trafem wszystkie głosy profesorów, VIP-ów rządzących za Ukrainą, a niestety powiedzmy, ile tam się aborcji wykonuje co roku. Dlaczego my nie popieramy krajów, które mają konserwatywne wartości? O dziwo, w tej wojnie, na przykład powiedzmy to prawdę, że Rosja niedawno wprowadziła zakaz aborcji u siebie. A pani Ukraina to słyszała? Ma najwięcej... Momencik, proszę pozwolić mi skończyć. Ukraina ma najwięcej aborcji w skali Europy i my nagle jesteśmy największymi przyjaciółmi. Węgry, które do tej pory byli naszymi przyjaciółmi tylko dlatego, że opowiedzieli się za swoim krajem, za swoim narodem, są naszymi wrogami nagle, bo tak kazała Ameryka, tak? Czyli my kiedyś słuchaliśmy ZSSR, a teraz nagle słuchamy USA i ci, co walczyli za demokracją, siedzieli w więzieniu, nagle oni już nie są demokratami, tylko są znów tym samym, co było kiedyś. I proszę państwa, ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy nagle stracili rozum i nie myślą samodzielnie. Tylko wszyscy USA, hura, co oni nam powiedzą? A proszę pomyśleć, oni zaraz nam powiedzą tak, wprowadźcie u siebie aborcję, eutanazję. I to wszystko, co mają cywilizowane kraje nowoczesne. I co my wtedy powiemy im? O, przepraszam, nie zgadzamy się z tym, będziemy musieli to zrobić. I co powiedzą nam konserwatystom? No niestety, daliście się powiesić. Sami sobie po prostu gałąź znaleźliście w lesie, tak? Pani Anu, właśnie pan profesor powiedział przed chwilką, że nam z wieloma rzeczami, z Amerykanami też nie po drodze jest. No to nie po drodze, ale dlaczego nikt tego nie powie? Dlaczego właśnie to wybrzmiało 5 minut temu. Ja głosowałam na te PiS i jeszcze do tego PO, Lewica, wszyscy jednym głosem. Robimy to samo. Musimy rozbrajać nasz kraj. A jak Niemcy zaatakują nas od swojej strony, to co my zrobimy? Czym my się obronimy, przepraszam? Co my będziemy mieli? Grabie w ręku i widły? Dlaczego my rozbroimy nasz kraj? Bo tak nam ktoś każe, jakieś globaliści. Dlaczego w Davos nie ma krajów takich jak Węgry, czy jakichś tam krajów europejskich, a nasza reprezentacja jest największa w tym roku i nikt nie mówi, że to jest coś złego, tylko jeszcze nawet, przepraszam bardzo, ale Radio Maryja mówi, że to jest coś dobrego? Ja jestem zniesmaczona, bo ja popieram Radio Maryja i wysyłałam po prostu do tej pory swoje dary serca, ale to już chyba przestanę, bo ja działam na swoją niekorzyść i swoich dzieci i wnuków.
No cóż, pani Ano, przykro mi to słyszeć, no pani podejmuje decyzje, natomiast chyba dobrze jest być tam, gdzie zapadają ważne decyzje, niż żeby ponad naszymi głowami one zapadały, ale dajmy głos panu profesorowi, panie profesorze. No to jest dokładnie w tym nurcie. Ja mówię, że będzie kilka takich głosów i pewnie jeszcze kilka, dokładnie wpisujący się w tę... To jest ilość wątków. Po pierwsze, czy zakazano aborcji? No kto to słyszał? No to skądś ta wiedza się... Ja pierwsze słyszę, no może pani ma jakąś wiedzę. Rosja jest jednym z najbardziej aborcyjnych krajów właśnie. Oczywiście na Ukrainie nie jest dobrze w tym względzie. Nikt tego nie twierdzi, tylko rozróżnijmy porządki. W tym względzie Polska się wyróżnia, jeśli mówimy o prawie. Na tle i Rosji, Ukrainy, i Europy Zachodniej i tak dalej. Tym niemniej to jest jeden porządek, który rozważamy. Jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, sam ojciec słusznie powiedział, że my w Stanach Zjednoczonych widzimy procesy krytyczne, które też są. Tym niemniej, jeśli ktoś rządzi danym państwem, i to jest ojca teza, ja ją w 100% potwierdzam, no to nie ma możliwości nie wchodzić w relacje z innymi. No bo jeśli byśmy tą kryterium szli, to trzeba by nie mieć żadnych relacji z Niemcami. Z Bruks wyjść z Unii Europejskiej, nie mieć z Rosją, no nie mieć z Ukrainą, nie mieć z Węgrami, bo tam też jest aborcja, żeby było jasne, no tak naprawdę to nie mieć z nikim. To jaki rząd w świecie tak robi? To dlaczego kraje arabskie, które są za, przeciwko aborcji, utrzymują z Rosją, na przykład Iran z Rosji? Przecież Rosja ma aborcję. No rozróżniajmy porządki, bo pomiesza nam się wszystko. Czyli oczywiście, że nie jest tak, że ze wszystkimi nam jest po drodze, na przykład w sferze ideowej, nawet powinniśmy to wyrażać publicznie. To Polska czasem wyraża, czasem się wstydzi. Ale tym niemniej powinniśmy o tym to głosić i to jest nasz obowiązek na różnych forach. Ale jak jest forum, wszystko jedno, jak my oceniamy tych twórców tego forum w Davos i się spotykają przywódcy światowi i są interesy, które grają, to trzeba w tej grze uczestniczyć, bo jak się nie będzie uczestniczyć, to skończymy jak w XVIII wieku. Była wojna północna, na przykład na początku, która skończyła z naszą suwerennością, podmiotowością. Polska ze względu na też na postawę Sejmu nie uczestniczyła w tej wojnie, ale król polski pośrednio uczestniczył, czyli August II Mocny, jako król Saksonii. I główne działania wojenne toczyły się na naszym terenie, a my nie uczestniczyliśmy w wojnie. Wyniszczyło nas to potwornie, a później straciliśmy podmiotowość i o nas na takich Davos rozmawiano na zewnątrz. A później była wojna siedmioletnia. My jako jedyni sąsiadów nie atakowaliśmy Prusy, które ledwo co przeżyły. Na granicy, tam zmieniła się władza na Kremlu, dlatego przetrwali. A Fryderyk II, który cudem przetrwał, to na nas napierał, żeby do rozbiorów, do pierwszego rozbioru, nienawidząc nas szczerą nienawiścią, nie dlatego, żeśmy siedzieli sobie tutaj i tak dalej. Mówienie o tym, że my się rozbrajamy. No z jednej strony, jeśli zdefiniujemy, że gdzieś jest nasz interes. Na przykład Rosjanie zdefiniowali, że jest ich interes w Syrii. Wysyłali tam swoją broń i wojska. Rozbrajali się. No i dla jakiego powodu oni się rozbrajali i szli do Syrii? A Francja? Dlaczego się angażowała w Afrykę Północną, w różne miejsca? A dlaczego Wielka Brytania gdzieś tam na Falklandach? Bo tam, gdzie są interesy, tam się państwa angażują. Najlepiej daleko od swoich granic. Jak ktoś chce mieć wojnę u siebie, to czeka na wroga. Aha, no. W tym względzie to nie jest tak, że rząd nie zamawia nowych czołgów, nowych samolotów, nowej generacji i tak dalej. W jakiś sposób nie ten. Ale jeśli jest coś, co jest nasz interes, gdzieś się rozstrzyga, to nie dlatego pomagamy, czy nie tylko dlatego, bo humanitarnie dlatego, ale w sensie politycznym nie dlatego, że lubimy, czy nie lubimy, czy jest tam aborcja, czy nie jest, tylko dlatego, że to jest w naszym interesie. A kwestie to trzeba pouporządkować. O czym my dziś teraz mówimy? Bo inaczej, jak namieszamy wszystko w jeden ten, to stwierdzimy tak. Siedzieć w Warszawie, nigdzie nie jeździć, żadnych umów nie zawierać, które są ten, czyli w istocie gdzie być? No jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Tak. To jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, żyjemy w jakichś relacjach zawodowych, tak? Ktoś ma na przykład piekarnię i powie tak, ten w biznesie to ma poglądy, bo jest lewak, ten, prawda, za aborcją, ten za czymś, temu nie sprzedam, temu... jak to jest możliwe? No, to nie znaczy, że my będziemy popierać tych, którzy mają złe poglądy, złą ideologię, we wszystkim. Zdefiniujemy, w jakim aspekcie jest nam po drodze, a w jakim nie. Jeśli po drodze jest pewne kwestie w polityki wschodniej u nas, to z Ameryką to idziemy. Ale jak będzie nam nie po drodze z Iranem, to nie idziemy.
I tylko tak się to robi, i tak powinno się robić. Jeśli ktoś popełni w tym względzie błąd i będzie nas zaangażował w to, co nie jest naszym interesem, to możemy to krytykować. Ale uporządkujmy rzeczy, bo jeśli nie, no to będziemy, no wtedy nie wiemy, czy my mówimy o kwestiach aborcji, gdzie jest, a gdzie nie, czy mówimy o geopolityce i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę na te dwa głosy. Nie wymieniono Unii. Tylko Stany Zjednoczone są głównym eksporterem i naciskającym na kwestie te ideologiczne. A to Bruksela na nas najbardziej naciska. I nie mówię, że Amerykanie nie, ale nieproporcjonalnie, nie wymieniono. Czyli dokładnie w tej samej narracji, która idzie po linii Kremla, gdzie Stany Zjednoczone są głównym wrogiem i trzeba zerwać ewentualne relacje, bo faktem jest, i tu państwo mają rację, że wojna na Ukrainie jest w jakimś sensie zastępczą wojną nie tylko Ukrainy z Rosją, ale i Stanów Zjednoczonych z Rosją. I teraz jest pytanie, co z naszego punktu widzenia jest lepiej? Żeby wygrali Amerykanie tę zastępczą wojnę, czy Rosjanie? A jeśli Rosjanie, i oni są tacy dobrzy, i tacy przeciwko, to dlaczego trzymali się tak polityki niemieckiej, zbudowali dwie rury naszym kosztem? Proszę zwrócić uwagę, to w ogóle nie pada. Dlaczego na Kremlu propaganda antypolska jest tak niewiarygodna, i to nie od dzisiaj? Już nie chcę przypominać Smoleńska i całych tych wszystkich kumulacji, które wtedy miały miejsce, a Donald Tusk był jednak sympatycznie do Rosji wówczas nastawiony, tak samo jak i Niemcy. Jakoś ocieplenia wielkiego nie było, a manipulacje ogromne. Dlaczego? Bo w ich interesie nie jest Polska. Nie chodzi o to, kto tu rządzi. Nie chodzi o to, czy ich denerwuje, czy nie. Tylko po prostu wynika z ich geografii, że ta Polska podmiotowa nie jest w ich interesie. I zrobią wszystko, żeby ona nie była podmiotowa. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Halo, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Stanisław z Torunia. Kłaniam się. Panie profesorze, czy nie jest już wielki czas postawić sprawę na ostrzu noża wobec tej niemieckiej Unii? Bo mam wrażenie, że polski rząd dał się złapać na haczyk jak ryba. Przepraszam za skojarzenie z pana nazwiskiem. I trudno nam się uwolnić. I będą nas szantażować. A według mnie najlepiej wyjść z tej Unii, bo inaczej będziemy zawsze szantażowani i zwalczani i traktowani jak zło konieczne. Nie wiem, czy premier Morawiecki, znając stanowisko Solidarnej Polski, podpisał świadomie dokument o warunkowej wypłacie funduszy. Czy może jest w jakichś tajnych układach? Jeszcze, panie profesorze, a te interesy z Chinami, reszty świata, wyszły chyba wszystkim bokiem, bo przenosząc produkcję do Chin, Chiny się wzbogaciły i darmo przejęły technologię, stając się supermocarstwem. Na przykład produkując leki mogą decydować o losie innych. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz z Panem Bogiem. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Zacznę oczywiście od tej drugiej kwestii. Do tej pierwszej oczywiście też się odniosę. Tak jest, jak pan mówi dokładnie. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, skąd się wzięła potęga Chin. Mówię nie liczba ludności, bo to jest inny proces. Natomiast i nawet nie mówię o zbrojeniach, tylko mówię o potędze gospodarczej. Tak naprawdę Amerykanie nigdy w swojej historii nie mieli takiego konkurenta o tej wadze gospodarczej. To jest, tam się produkuje niewyobrażalnie dużo w skali światowej. Proces nastąpił mniej więcej taki, że w tak zwanym procesie globalizacji, znaczy ocieplenie z Chinami to jest od lat 70. Kissinger i te klimaty, prawda, żeby Chiny odciągnąć od Rosji, otwarcie na Amerykę i tak dalej. Ale jak Rosja, Związek Radziecki upadł, to dalej kontynuowano i zaczęto tak zwany proces globalizacji, otwarcia rynku, co dawało ogromne możliwości wzbogacania się wielkich koncernów, które stawały się nie amerykańskie, ale już międzynarodowe i które korzystały z pracy takiej taniej w Chinach, gdzie się zaczęło produkować wiele. Przenoszono produkcję, no bardziej obciążona, bo wypłaty lepsze trzeba było dawać Amerykanom, podatki większe, różne socjalne jakieś sprawy, a tam nic. Przenoszono i wydawało się, i one się bogaciły, te koncerny, bo produkt mieli tańszy, bo penetrowali cały świat. Średni biznes w Stanach i w świecie zachodnim upadał, no bo oni byli najsilniejsi, a ci nie mogli sobie poradzić w tej skali. A Chińczycy po cichu z tych technologii korzystali, wzmacniali się gospodarczo, aż w pewnym momencie doszli do tej skali, którą w tej chwili widzimy, w pewnym sensie porównywalnej Ameryce. I w 2008, kiedy nastał taki kryzys finansowy w świecie, nagle Amerykanie zobaczyli, że coś jest nie tak,
że może być odwrotnie. Nie, że Ameryka dominuje, ale że Chińczycy zaczną dominować. A kiedy przyszedł ten COVID, to w ogóle zobaczono, że nawet leków nie ma tutaj produkowanych. I nagle zaczęto tam troszkę wycofywać. Donald Trump. Leków, maseczek? Niczego. Donald Trump zaczął tę produkcję nieco cofać, obkładać nieco cłami. W tej chwili rzeczywiście to jest niesamowicie egoistyczna polityka tych wielkich właśnie finansistów, tych graczy, tych właścicieli koncernów, którzy nic nie widzieli poza własnym zyskiem i doprowadzili do takiej sytuacji. Dzisiaj nie wiadomo, kto ostatecznie tę wielką rywalizację wygra, bo tam się kumuluje całe to starcie światowe. Też pamiętajmy, że to jest inny podmiot ideologiczny, on jest bardzo mocno jeszcze taki z połączenia starych Chin z tym współczesnym komunizmem i ma, mówimy o tym podmiocie, takie głębokie przekonanie, to jest 1 400 000 000 ludzi, głębokie przekonanie, że to jest centrum świata. Chiny są długo, są wiele tysięcy lat i oni uważają, że porządek jest taki, że oni są hegemonem, a nie odwrotnie. Więc to jest rzeczywiście gigantyczny błąd. Bankrutowały nawet całe miasta w Stanach, jak Detroit, bo wyprowadzono całą produkcję ze Stanów. To są te konsekwencje. To na tej fali wygrał Donald Trump, tego protestu społecznego, że tak nie może być. Wracając do tych kwestii unijnych, to zgodziłbym się, że polityka ustępstw nie sądzę, żeby prowadziła ostatecznie do tego, że Unia nam odpuści. Także my będziemy szli na ustępstwa, zgodzimy się na wiele, a Unia stwierdzi, nie, oni się zgodzą na prawicowy rząd w Polsce, nie będą dążyć do jego wymiany. Przez tyle lat dążyli do wymiany, dlaczego mieliby teraz odpuścić? A to bardziej te ustępstwa to traktuję jako pewną taką grę, zasłonę dymną, bo pewnie nie wiem, co zrobi prezydent, ale być może prawda tej ustawy, która idzie w tej chwili przez Senat, i to jeszcze Trybunał Konstytucyjny może być włączony, może to w ogóle nie wejść w życie. Tym niemniej też i rządzących, i wydaje się samych siebie musimy uczulać na bardziej realistyczne spojrzenie, czym Unia Europejska jest, do czego dąży. To nie jest też tak, że nie ma tam naszych wspólnych interesów. No też powiedzmy sobie szczerze, wymiana handlowa między Polską a Niemcami to jest ogrom naszego eksportu. To nie o to chodzi, żeby wszystko zerwać i tak dalej. Chodzi o to, że nie można się godzić na niepodmiotowe traktowanie. A ja ostrzegam, i w tej audycji już to powiedziałem, że te kwestie praw, sądowo, tam prawne i gospodarcze to jedno, a za niedługo może się spokojnie pojawić szantaż finansowy w sprawach ideowych. No i wtedy powiedzą tak, dajcie nam waszą duszę, no nie wiem, za 100 miliardów euro. I co my wtedy zrobimy? Mamy telefon kolejny, bardzo proszę, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie, Henryk ze Sprowęki, pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana profesora. Witamy i bardzo słuchamy, bardzo proszę. Kiedyś, panie profesorze, pamiętam pana w Ostrołęce, w początki Instytutu Edukacji Narodowej. No oczywiście, że pamiętam, tak. No właśnie, ale chcę na to zwrócić uwagę tutaj do tych państwa, którzy słuchają i wypowiadali się, żeby zwracać uwagę na źródła informacji. Czy one są wiarygodne, czy nie? Bo rzeczywiście korzystamy z tych różnych źródeł, ale ktoś te źródła podsuwa. I teraz taki jest w tej chwili taka wypowiedź, która była tutaj rzeczywiście przede mną i zarówno jedna, jak i druga. No one prawdopodobnie są przez kogoś przygotowane, bo pan profesor na pewno na tym się lepiej zna. Ale ja chciałem zwrócić uwagę też, bo bardzo przyglądam się, tak powiem, tym żądaniom ze strony Komisji Europejskiej, nie Unii, bo w Unii my też jesteśmy, Komisji Europejskiej, tym odnośnie tego sądu polskiego i tych różnych kamieni, że tak powiem. No na pewno nie jest to łatwo powiedzieć nie, koniec. Skoro tutaj jest jakaś współpraca, trzeba być tu mądrym, żeby rzeczywiście, jeżeli to nam ma służyć, to jak najbardziej korzystać z tego, ale nie dać sprzedać sobie duszy, jak mówi Arystoteles, że dusza, czyli jej rozwój jest ważniejszy od tych dóbr materialnych. Czyli na to trzeba stawiać, żeby tej świadomości polskiej nie utracić. A przecież, panie profesorze, mamy no, rocznicę kolejną powstania styczniowego i jak też wielu ludzi mówiło, po co te powstania były. Bez sensu to było. A przecież wystarczy tylko poczytać księdza prymasa Wyszyńskiego o tych bohaterach powstania styczniowego i jakie to były dla Polski konsekwencje. To jest prawa, czyli
patriotyzm i myślenie po polsku i no, dogłębne rozumienie, czym ten katolicyzm dla nas jest. To jest istotą, bo czasami tak się spotykamy, że tak, ja jestem w połowie katolikiem, ale w połowie to tam również islam wyznaję, bo to bo na przykład są tak zwani dobrzy muzułmanie. I tutaj bym chciał pana profesora zapytać o tych dobrych muzułmanach, bo miałem takie rozmowy. Natomiast dzisiaj czytając artykuł w naszym dzienniku, Francuzi boją się islamu. No rzeczywiście to potwierdza te, że tak powiem, jakby całą politykę z tamtej strony, ze strony krajów muzułmańskich, że rzeczywiście ta ideologia, tam nie ma nic dobrego specjalnie. Gdyby pan profesor mógł rozwinąć jakby delikatnie tę sprawę, o tym tak zwanym dobrym islamie. Bardzo gorąco pozdrawiam. Oczywiście dziękuję za całą jakby tą całą pracę, którą pan wykonuje na rzecz tej świadomości naszego narodu i nas z przyjemnością zawsze słucham i czytam pewne komentarze i wypowiedzi. Dziękujemy panie Henryku. Szczęść Boże. No pan Henry, no, trudno się nie zgodzić z tą pierwszą częścią, która nie była pytaniem, ale pewną konstatacją pana Henryka. Oczywiście znam go od wielu lat i wiem też, jak ważną edukacyjną rolę spełnia, chociażby w Ostrołęce. Natomiast no, to jest też ważne właśnie te źródła informacji. Pamiętajmy, że my żyjemy już prawie nie w epoce telewizji, ale głównie internetu. No przecież też wiem, jak to wygląda, tak? Jak są pewne środowiska, które w jaki sposób funkcjonują. Jest pytanie, nie to, co my nawet widzimy czasem, tylko pytanie jest, kto nam to pokazuje. Bo w dużym stopniu wtedy zdefiniujemy interes, w czyim interesie to jest robione. Na poziomie telewizji to wystarczy sobie posłuchać TVP i TVN, to zobaczymy, jak sprzeczne wizje świata. Ale tak samo jest w sferze geopolitycznej. To znaczy wiele państw, nie tylko Rosja, no, utrzymuje na przykład pewne portale, pewnych twórców w taki w sensie finansowym utrzymuje, żeby osiągać pewne cele konkretne. Co do Rosji, to jest problem taki, że jeszcze raz mówię, ona to nie jest dzisiejsza tylko kwestia. Jak były rozbiory, proszę zwrócić uwagę, to caryca Katarzyna na zachodzie była odczytywana jako gwiazda północy, a Polska, która broniła swojej niepodległości jako ciemny katolicki kraj, który trzeba zniszczyć. Voltaire i inni. Fryderyk Wielki był wielkim oświeceniowcem. Rosja starała się pokazywać inną twarz, niż była naprawdę. Naprawdę oni mieli tyle z tą wolnością wspólnego, co prawda, ten świat fundamentalistyczny dzisiaj z tym samym. Ale jak trzeba było, i to jest Rosja też współczesna, ona może być każdym dla każdego. W tym sensie, jak zdobywała sobie poparcie, uzależniała polityków zachodnich, nie chodzi tylko o Polskę, kupowali ich, to starali się czytać, kim on jest. I taki mu projekt przedstawiano. Taki Rosja jest taka jak ty. Daje ci pieniądze, daje ci karierę. Iluż tych polityków zachodnich się dało kupić, ale też kupowano właśnie w sensie ideowym. Dla lewicy będzie Rosja lewicą, dla centrum będzie centrowa, jak nie wiem co. Dla prawicy będzie konserwatywna i będzie walczyć z LGBT. I jak trzeba, to będzie wszystkim dla wszystkich. A cel jest jaki? A cel jest imperialny. Religią, jak Aleksander Dugin, ten, któremu córkę tam w zamachu zabito, jak mówi, religią, celem życia Rosjanina jest imperium i jego poszerzanie i wzmacnianie. To jest religia, to jest Kościół, to jest cel życia. W tych propagandowych programach rosyjskich się słucha, w pewnym momencie oni mówią, życie jest przereklamowane, bo tam giną żołnierze. Życie jest przereklamowane. Bo pytanie, po co świat bez Rosji? Też tak, po to żyje, żeby ta Rosja. To jest od, prawda, to są z wieków kilka takich teologii wręcz politycznej. A reszta jest bez znaczenia. Raz prawosławie, raz komuna, raz LGBT, wszystko to nie ma znaczenia. To, co służy imperium, to się używa. Tak samo jak Niemcy się pomylili i uważali, że Rosja, jak się zwiąże ekonomicznie, to nim się nie będzie opłacało wojny robić. A dla nich ekonomia jest drugorzędna, pierwszorzędna jest właśnie odbudowa tego wielkiego, wielkiego imperium. Co do tych muzułmanów. Oczywiście, że tak samo jak znajdziemy dobrych muzułmanów, tak znajdziemy dobrych. Mamy minutę na tę puentę. Wszystko, tylko nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o pewne ideologie, zwłaszcza w tym fundamentalistycznym wydaniu, gdzie
jest pewna cywilizacja wręcz, która zderza się z cywilizacją zachodnią. Cywilizacja zachodnia z tą fundamentalistyczną islamską jest bezbronna, ponieważ jest ateistyczna i nie ma nic wiele do zaproponowania. I trzeba to rozróżnić. Konkretnych ludzi od pewnych trendów. Wystarczy sięgnąć po książkę Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji. Więcej można sobie wyjaśnić. Drodzy Państwo, Polska w Europie. Wyzwania geopolityczne i ideologiczne. Taki jest temat naszych rozmów z naszym gościem, panem profesorem Mieczysławem Rybą, wykładowcą KUL-u i naszej uczelni toruńskiej AXIM. Bądźcie Państwo z nami w Radiu Maria od 21.30. Ciąg dalszy naszych dyskusji z naszym gościem i z Państwem również. Dziękujemy Państwu, również panu profesorowi za tę pierwszą część i do zobaczenia, mówimy sobie, a raczej do usłyszenia w Radiu Maria w części drugiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.